Za półtora godzinną zabawę w polkowickim akwaparku młodzi polkowiczanie zapłacą symboliczną złotówkę. Przede wszystkim dla osób, które się uczą, czyli dla dzieci, dla uczniów szkół podstawowych i szkół średnich, a także dla studentów za legitymacją. Letnie szaleństwa w akwaparku to nowa akcja Centrum Kultury i Akwaparku Polkowice. Władze miasta chcą tym sposobem zrekompensować zamknięcie basenów otwartych, tak zwanego grzybka, który przechodzi kompleksową modernizację. Ten obiekt od 22 lat nie przechodził generalnego remontu. Decyzją sanepidu został w tym roku zamknięty. Rozpoczynamy jego szeroką modernizację, tak aby była tam szeroka gama atrakcji dla zarówno starszych, ale i młodszych użytkowników. Ale przygotowaliśmy rekompensatę, coś z czego będą skorzystać mogli mieszkańcy. Oferta już wzbudza duże zainteresowanie wśród mieszkańców, szczególnie tych najmłodszych. Myślę, że 3 godzinki bym wytrzymał w wodzie. Mhm. Lubisz pływać? Jak byś zachęcił innych do pływania? Bardzo lubię pływać. Moim zdaniem bardzo fajna sprawa, ponieważ no jednak jeżeli grzybek jest zamknięty, no to fajnie by było, żeby no, tak najbardziej młodzież, bo to oni mają najwięcej problemów z pieniędzmi oczywiście, żeby oni mogli sobie gdzieś pójść, coś jakoś aktywnie spędzić czas, nie? Więc wydaje mi się, że bardzo fajna inicjatywa. Babcia pływa? Oczywiście. Dzieci też? Cieszycie się? Bardzo dobrze pływają, oboje. Wakacyjna promocja potrwa do końca sierpnia. Pomimo tego, że to lato nie jest jeszcze aż tak gorące, zachęcamy do korzystania z wodnych atrakcji Polkowic. Bilety można zakupić w kasach galerii Rynek 26, Centrum Kultury, kina przy ulicy Dąbrowskiego oraz w świetlicy wiejskiej w Sobinie. Z Polkowic Klaudia Becker.